Witam was bardzo serdecznie, Vincent z tej strony z portalu MMO Vault. Wracamy do The Secret World. Zgodnie z obietnicą znajduje się w obozie, gdzie wykonamy sobie kolejne zadania. Jednocześnie tutaj dokończymy jedno z zadań pobocznych. Ok, mamy już je za sobą. No i tak, co nas tutaj czeka? Przede wszystkim czeka nas tutaj zadanie poboczne związane z popsutym samolocikiem. Od razu je sobie weźmiemy. Musimy zabrać ten samolot do skateparku. To jest dokładnie to miejsce. Oprócz tego jest tutaj osoba dająca misję. Jest to Che Garcia Henson i weźmiemy od niego misję Rolls Downhill. Bring this to the rendezvous point and get the hell back to Dodge. Don't stop for red lights, don't stop for a smoke, don't stop for a piss. Comprende, amigo? Wait, wait! What the fuck? Wait! We're not done, amigo! Listen, don't fuck this up. Focus. Focus! Leave this circle and you gotta watch your back. Plenty of creepy crawlers out there, no voodoo to keep you safe. But this is what you signed up for, right? There's more to the morning light than clean living, handing out flyers on the subway and trying to get vertical with Miss Dreadlocks from orientation week. We're harbingers of change, dude. We're prophets of mutation. We're disciples of doom. But change won't happen unless we up and act. Sure, Rome wasn't built in a single day, but it sure as hell wasn't built by deadbeat procrastinators lazing around on their asses, smoking weed, either. Just get it done. Bees on me 24/7, dude. That's how this thing works. Shit rolls downhill. And the boss has made it pretty clear this is important, and it's gotta be taken care of now, not later. Not when you feel like it. Tut fucking sweet. Comprende? Everybody's gotta pull their fucking weight, dude. Anybody else is just dead weight. No i musimy podążać za kurierem. Gdzie on kurde poszedł? Tu jest. Pewnie będziemy musieli mu pomóc albo zginie. No, to tyle, jeżeli chodzi o kuriera. Zobaczmy, cóż on takiego przemycał. Fuck me. What the fuck was that thing? Jesus Christ, man, I'm shaking like a fucking leaf. You got the package yet? Oh fuck. The package. Fucking monster ran off with the fucking package. Wendigo porwało paczkę. Idziemy jego tropem. Tu jest. No, skubany. Co on robi? Co on robi? Co on robi? A, teraz muszę go dopiero zabić. Wtedy coś się zblokowało. Skubany. Zabierz paczkę. Tu jest. No i zwróć paczkę kurierowi. Czyżby to było całe zadanie? Lore kolejny. Na temat pożaru w 1712.
Czy on jeszcze żyje? That's awesome, man. Jesus Christ, I figured I was done for. Żyje, ale my mamy dostarczyć paczkę do drzwi w tym oto tunelu. No dobra. O, no i zadanie wykonane. Proste jak budowa cepa. Dobra, weźmy sobie to. Od razu to załóżmy, bo jest lepsze od tego, co mamy. No i dobra, wracamy do gościa. Który dał to zadanie i zobaczymy... O co mu chodzi z zadaniem kolejnym? The pickup. Our intrepid fucking hero. Pretty impressive stunt you pulled out there. I got my good eye on you. Hey, hey, Cassie. This is the one. Hey there, hot stuff. I like your style and your weapon. No proszę, to są znajome osoby. Spotkaliśmy przecież tą parę w tej instancji. I do have a big appetite. Comes with being southern, I guess. Not that Jesus here would notice. He's immune to my female charms. Boy's got no spunk. Anyway, Che, I need to talk to you. There's an issue with, you know. Who's doing the pickup? I am. And who else? I'm going solo. I can handle myself just as well as... Not gonna happen, babe. You could get your pretty little ass hurt bad out there. Your concern is heartwarming, Jay. I'm sure it's got nothing to do with wanting to keep an eye on me. Trust issues. Hey, feel like doing us a favor? Call it your ticket to a new Jerusalem when we finished building. If that's the kind of company you're talking about, well then, I might be flexible. Very, very flexible. She's talking about sexual positions. That's what that little pause was. It's her idea of subtlety. Fuck off. We could get to know each other better. I'd like to find out what lies beneath those still waters. Oh, and don't worry. It's not far. And we won't do anything you don't want to do. Okay with you? Jesus. No dobra, musimy znowu wejść do tych tuneli, w których już byliśmy i eskortować tą Kassandrę. Nie ma problemu. Czyżby to było zadanie na czas? No to chyba wygląda. Jeszcze nie rozróżniam tych wszystkich ikonek. What the fuck happened here? Somebody's been tampering with the security. We need to be careful. Lucky thing I have you here. Maybe I'll get to see you. Flex your muscles. That's the wrong direction, I think. A. Czyli to nie tutaj. Careful. Motion sensors. Yeah, B's paranoid. He really treasures his privacy. Fuck, 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 czy to mnie widzi? Okej, kolejna kamera. Dobra, zdejmujemy lasery. I've seen B use it. Controls the laser grids.
we could get that reactivated. Są trzy ustawienia. O! To chyba pieprzło wszystko. Wchodzimy głębiej. I remember B telling me this place connects to the sewers. With the security on the fritz. You know, eyes open. Wybierz drzwi. No nieźle, dobra. Biorę te na ślepo. O kurde. Fuck, fuck, fuck. Mamy coś tu dalej? Nie mamy. Tu pewnie też coś będzie. A, wiedziałem. Ten sam gość. O, to jest moje szczęście. Dobra, poradzimy sobie z nimi szybko. I otworzymy dobre drzwi. Czyli tutaj. Gdzie my teraz idziemy? Przejdź przez siatkę elektryczną. O kurde. Czy to się zmienia, czy nie? Tak, zmienia się. Czy to się już zapali? Nie, jednak się nie zmienia. Teraz tu. I cóż tu nas czeka? Figure it out. Fuck. Use the safety switch. No dobra, powiedzmy, że użyję sobie tego. I tego. Ale fart. If this package doesn't end up with those fucking morning light hippies. We're a different breed, you and I. We're better than they are. So let me take this with me and go through that door, and I will owe you a favor. A big one. Do we have a deal? Fuck, świnia. We'll see each other again when the both of us have grown a bit. I'd like that very much. Take care, okay? When I'm ready for you, you'll know where to find me. Ale to suka jest. I promise. Czyli zwędziła nam paczka. No, nieźle. Dobra, mamy stąd wyjść. O kurde, ale bym wpadł. No dobra, wychodzimy stąd. Instancja będzie załatwiona.
ale z wyniku nie jestem zadowolony. Ta mała blondyna coś kombinuje. Ona pewnie namiesza tutaj w tej fabule. Kolejne zadanko wykonane. Tu już chyba w tym mieście, w tej lokacji nie będziemy mieli żadnego. Chociaż pamiętam, że kiedyś robiłem zadanie związane z tym oto, z tymi przełącznikami. O, tu jest punkcik lore. Podnosimy go. No i dobra, kolejne zadania znajdują się po drugiej stronie tego mostu, ale my pójdziemy tutaj górą z racji tego, że po drodze wykonamy jedno zadanie, o właśnie związane z tym, co, które mam obecnie aktywne, Badge of Honor. Tam musieliśmy się udać w kierunku wzdłuż śladów krwi ponownie do lasu. Ale wróciliśmy w połowie drogi. W sumie to już na początku nawet tej drogi. Także tym zadaniem zajmiemy się dokładnie teraz. Dobra, przechodzimy przez zamglony most. I teraz odbijemy w lewo. O, dokładniej po tych śladach. Są te ślady. Tu. A proszę, jest tu jakiś trup. To jest policjant. Zakrwawiona odznaka i musimy dostarczyć ją oficerowi Bannerman, ale to na pewno nie teraz, gdyż to jest kawał drogi, przecież to jest powrót do początkowej lokacji. My póki co wolimy się udać do skateparku. Tam wykonamy też jedno zadanie poboczne, a nawet chyba dwa. Kto to jest? Aha, to ten tank. Zabijaliśmy go już. Jest sobie tutaj skatepark. Lokacja odblokowana. Lore pobrany. I cóż my tu w tym skateparku mamy zrobić? Musimy znaleźć Daniego. Ciekawe, czy żyje, czy nie. A, jest tutaj Dani. Całkiem nieźle się ma. Musimy położyć tutaj telefon. Nie telefon, tylko... tylko samolocik. Teraz musimy jakieś zdjęcia do niego przelać. A, z niego do laptopa. Musimy sprawdzić te zdjęcia. Niezłe są. I to jest ta nasza blondyneczka. Dobra, zadanie wykonane. Tu jest w pół ukończony... Dokładnie w pół ukończony miotacz ognia. Mamy go podnieść. I z nim mamy się udać do Edgard Scrapyard, ale to może trochę później. I co? My tu mamy dać tablet Daniemu. Ale które to jest zadanie? Aha, wystarczy na niego kliknąć i zadanko wykonane. Dobra, mamy ile luzu? Jedno zadanie główne. Jedno zadanie główne i jedno poboczne możemy wziąć.
zajmijmy się może... Może tym ATC. Chcę użyć swojego samolotu, aby szpiegować obóz. Taking a break from saving the world, huh? I bet you've been out there punching darkness in the face and kicking evil in the nuts. Or maybe you've been checking up on the MIBs. Come on. Dead guys followed by very much alive guys in black suits and black vans. Connect the dots. Anyway, that's what I've been doing. Connecting the dots. I rigged one of my RC planes with a wireless webcam. No biggie, super easy stuff. I already did it last year for, research. Not to get footage of Mr. Rosen, my math teacher, watering the flowers in his underpants, so I could put it on YouTube. That wasn't me. Flying this thing is like air traffic control in Silent Hill. I pretty much have to rely on, like, the Force. And then every time I get over the edge of the MIB camp, wham, it goes dead, and it goes down. They got some kind of signal scrambling going on. Maybe even EMP? I'd so love to get my hands on that tech. Of course, I got, like, mad skills, so I manage to salvage the plane every time. But I have to keep pulling it out of trees and gluing bits back on. I'd really like to see what's going on inside that perimeter. Like Mr. Rosen used to say, try, try again, Dufresne. Of course, he's a zombie now. Not that he's changed much. He's still Mr. Rosen, and he's still wearing those way too tight underpants. Okej, no to już wiemy, co mamy zrobić. Mamy polecieć tym samolocikiem nad obóz MIB, ale tym zadaniem zajmiemy się w następnym odcinku. Nie będziemy też bez sensu przedłużać w nieskończoność, żeby te odcinki też nie były za długie, także zostały nam te trzy osoby do wykończenia jakby linii fabularnej, ale tej drugiej w Kingsmouth Town i okolicach. A co się będzie działo dalej w The Secret World, to wszyscy razem zobaczymy już w następnym odcinku demonstracji z tej autogry. Póki co, dzięki, na razie i cześć!